Witam serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj opowiem Ci, dlaczego faceci często tracą kobietę. Mowa o sytuacji, kiedy kobieta Cię zostawia, zdradza, zaczyna się spotykać z innym facetem, ale też mowa o sytuacji, kiedy kobieta przestaje inwestować w relacje, kiedy staje się obojętna, kiedy myśli o tym, żeby Cię zamienić na nowego partnera lub kochanka, także warto posłuchać, bo na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Słuchaj uważnie, żeby więcej tych błędów nie popełnić, bo to się może źle skończyć, a kobieta Cię może zostawić, więc do dzieła. Myślę, że ten film na pewno Wam pomoże. Pierwsza sprawa. Zwróć uwagę na to, jak funkcjonuje relacja z kobietą. Jeśli Ty cały czas zabiegasz o kobietę, albo po pewnym czasie zaczynasz więcej zabiegać, starasz się o relację, dzwonisz do niej, chcesz popisać, chcesz porozmawiać, pokazujesz jej dużo uwagi, bardzo często kobieta przestaje być zainteresowana. Ja wczoraj na live podawałem taki ciekawy przykład historii gościa, który miał koleżankę z pracy. Koleżanka cały czas do niego pisała przez parę miesięcy, podrywała go, tak można powiedzieć. No ale on wtedy miał dziewczynę, więc nie chciał tutaj robić skoku w bok. Kiedy się rozstał z dziewczyną, stwierdził, w sumie ta koleżanka z pracy jest całkiem niezła, mogę się zacząć z nią spotykać, więc zaczął poświęcać tej kobiecie dużo więcej uwagi. Po którymś tam razie w łóżku powiedział jej, że coś do niej poczuł. Jemu się wydawało wtedy to logiczne, że ona też powie, że coś do niego poczuła, a jednak kobieta stwierdziła, że niestety ona tego nie czuje, że ona nie potrafi mu tego samego powiedzieć, bo ona dopiero co go poznała i musi się nad tym wszystkim zastanowić i że muszą się lepiej poznać, czyli klasyczna wymówka kobiety. I teraz zauważ, że dokładnie ta sama kobieta uganiała się za nim przez kilka miesięcy. Jak to jest możliwe, że ona nagle straciła zainteresowanie, ochotę i to podniecenie? Jest jedna bardzo ważna przyczyna tej sytuacji. Nastawienie tego gościa zmieniło się do tej kobiety. Zaczął ją prosić o uwagę, zaczął się na niej skupiać, zaczął z nią więcej pisać, przestał ją olewać, zaczął do niej wydzwaniać. Kobieta poczuła się pewnie, doszła do wniosku, że ten mężczyzna już będzie za nią latał, więc ona nie musi żadnej uwagi wykazywać. Więc to może być przyczyna rozpadu Twojego związku. Jeśli Ty za bardzo latasz za kobietą, zbyt bardzo chcesz z nią być, zbyt bardzo się starasz, często kobieta przestaje się przy Tobie podniecać i szuka kolejnego faceta. Albo zachowuje się w kapryśny, obojętny sposób, mówi Ci, że musisz na nią zasłużyć, musisz się bardziej postarać. Cały festiwal manipulacji zacznie mieć miejsce, więc naprawdę warto na to uważać. I nawet jak jesteś w dłuższej relacji, ona zawsze powinna mieć ciut niedopowiedziane, czy Ty ją do końca nie zostawisz, czy Ty ją lubisz. Kobieta powinna mieć zawsze świadomość, że Ty możesz mieć piękniejszą kobietę od niej samej. I oczywiście zobacz, jak to wszystko się nie zgadza z tym, co często opowiadają kobiety. Kobiety często Ci opowiadają, poświęć się dla kobiety, poświęć się dla rodziny, pracuj, kochaj, zabiegaj. A ja Ci powiem, że dokładnie jak to wszystko będziesz robił, to szybko przestaniesz być interesujący dla kobiety. Zresztą ilu facetów miało tak, że poznało dziewczynę, zaczęło się z nią spotykać, a potem po jakimś czasie oświadczyli się kobiecie, wzięli ślub i nagle czar prysł, i nagle kobieta przestała się starać. Zaczęła się zachowywać dziwnie. To właśnie dlatego, że poświęciłeś jej zbyt dużo uwagi, a zainteresowanie kobiety najlepiej się rozwija wtedy, kiedy ona czuje chaos, niepewność, niejasność. Oczywiście z tym wszystkim nie należy przesadzić, natomiast jeśli potrafisz to wszystko utrzymać w odpowiedniej dawce, zainteresowanie kobiety w związku stale będzie na wysokim poziomie. Kolejna ważna przyczyna, dlaczego związki się kończą, rozpadają, to jest kwestia tego typu, że faktycznie możesz się w ogóle już nie skupiać na dziewczynie, jeśli popadłeś w alkohol, w jakiś nałóg alkoholowy, ciągle grasz na komputerze, nie wykazujesz nią zainteresowania kompletnie, to oczywiście na początku to może być dla niej fajne, ciekawe, ale jeśli przegniesz w drugą stronę, to nic ciekawego się tutaj nie wydarzy, a kobieta może dojść do wniosku, że ona straciła motywację do rozwoju relacji, także Ty też nie możesz przegiąć
W drugim kierunku nie wolno ci jej totalnie olać, bo wtedy ona też nie będzie chciała rozwijać tej znajomości. Nie będzie miała motywacji, żeby się z tobą spotykać. Także to też nie jest tak, że możesz ją kompletnie olać. Chodzi o to, żeby ona stale myślała, czy jest dla ciebie odpowiednia, czy coś się nie zmieni, żeby starała się ciebie zatrzymać w tej relacji. Kolejna kwestia. Kiedy związki się kończą? Kiedy nie ma chemii. Jeśli spotykasz się z kobietą i nie potrafisz z nią flirtować, rozmawiać w taki sposób jak na początku, przy czym nie chodzi o to, że ty masz tą chemię wymuszać. Ty masz tą chemię naturalnie prowokować pomiędzy wami, bo ona powinna wynikać ze zgodności waszych charakterów, to związek się też może wypalić. Po prostu po pewnym czasie trwania relacji ona dojdzie do wniosku, że ty jesteś taki już mało co emocjonujący dla niej, nie wyzwalasz niej silnych emocji i ona zapragnie innego faceta. Więc jeśli jesteś zbyt nudny, szablonowy, powtarzalny, też musisz wypracować taką umiejętność zaskakiwania kobiet. Nie po to, żeby zwrócić jej uwagę na siebie, ale po to, żeby było ciekawie, żeby od czasu do czasu te silne, pozytywne emocje wypłynęły, żeby ona poczuła, że tak, to jest ten jedyny, on nie jest zawsze dla mnie taki miły, dobry, ale się dzisiaj postarał i dzisiaj zrobił mi taką niespodziankę. Przeżyliśmy coś szalonego. Ten epizod też powinien się pojawić, bo inaczej kobieta nie będzie się angażować w relacje. Jest to bardzo, bardzo istotne. Często faceci zapominają o chemii. Przychodzi rutyna, związku, kolejne spotkanie. Mieszkacie razem, macie dzieci i kobieta przestaje się też starać, bo nie uśmiechacie się do siebie, nie spędzacie razem czasu, nie macie wspólnych tematów i każde z was zmierza w przeciwnym kierunku. W innym kierunku kobieta pozna jakiegoś kolegę, pisze z nim. Także to też może być bardzo ważna przyczyna rozpadu relacji. Ta chemia pomiędzy wami powinna być stale obecna. Jak dzwonisz do kobiety, ona powinna w żywy, energiczny sposób od czasu do czasu zaśmiać się przy tobie, poczuć, że fajnie się z tobą rozmawia, ale znowu, to nie chodzi o to, że masz być przydupasem tej dziewczyny, że masz cały czas sztucznie ją rozśmieszać. To chodzi o to, że to ma wynikać naturalnie z rozmowy. To jest bardzo istotne, bo jeśli ty będziesz to tutaj próbował na siłę sztucznie eksponować, ona to wyczuje i szybko przestanie być niestety tobą zainteresowana, co wypali relację. Weź to pod uwagę, bo jest to naprawdę niesamowicie istotne. Kolejna kwestia. Za dużo opowiadacie, dziewczynie, dopowiadacie, jak i opowiadasz o tym, że masz długi, o tym, że ci w pracy nie idzie, jak narzekasz na swojego szefa codziennie przy niej, jak po prostu za dużo jej powiedziałeś, że ona cię denerwuje i cały czas jej to powtarzasz i ta relacja spada z wibracji, to kobieta się może zbyt dużo dowiedzieć o tobie i nie ma wtedy tej fantazji w kategoriach niepewności. Wszystko się dowiedziała, wszystko wie, wie, że jej nie zostawisz, upewniasz ją w tym przekonaniu, więc ona po prostu bardzo często zaczyna zostawiać ciebie. Nie przesadź z użalaniem się nad sobą, z tym, że opowiadasz jej, że wiele razy ci nie wyszło w życiu, czy tam masz problemy. Nie zwierzaj się z tego kobiecie. Od tego są kumple, a nie dziewczyny. Inaczej twoje relacje też się będą źle kończyć, dlatego polecam z tego wyciągnąć dobre wnioski, bo w wielu sytuacjach macie z tym ogromny problem i nieświadomie wypalasz związek, mówiąc do kobiety to, czego w ogóle nie powinieneś jej powiedzieć. Musisz to zrozumieć, bo inaczej nie będzie dobrze. Niestety, tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet 15 moich kursów, 75% taniej, ostatni raz taka oferta. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź w tego linka, powiesz wszystko dużo taniej, korzystaj i sam zobaczysz, jak raz na zawsze pozbędziesz się problemów z kobietami, nauczysz się, jak wpływać na kobiety, angażować się w relacje i jak kobiety zaczną same się o ciebie starać. Zaszokuj, zdobądź, zatrzymaj dowolną kobietę, bo dziś o północy kasuję tą stronę, a teraz w pakiecie możesz pobrać 120 godzin skutecznej wiedzy, która, uwierz mi, działa niesamowicie i sprawia, że kobiety zaczynają się faktycznie o ciebie starać. Korzystaj, bo dzisiaj o północy kasuję tą stronę. Ostatnia szansa, żeby to wszystko kupić w niższej cenie. Wejdź pod linka promocja.uwodzeniewdzień.pl, opłać sobie cały pakiet wiedzy, 120 godzin filmów, 75% taniej. Korzystaj i zobaczysz, jak kobiety
zaczynają prosić o uwagę. To działa, jestem o tym przekonany.